Cześć, tu Multimaszyny. Mam na imię Irek i dzisiaj, korzystając z okazji, chcieliśmy Wam zaprezentować pracę rozdrabniacza marki Alco, rozdrabniacza frezowego model LH2800. Celowo zdjęliśmy tutaj komin. Piotrze, zapraszam Cię tutaj bliżej, ze mną jest Piotr. Zapraszam Cię tutaj bliżej, żebyś pokazał, jak wygląda mechanizm frezowy, ze względu na to, że mamy od Was bardzo dużo pytań dotyczących mechanizmów walcowych, czyli frezowych, mechanizmów nożowych. I tak, korzystając z okazji, chcieliśmy Wam tutaj zaprezentować, pokazać tą budowę tego mechanizmu walcowego. Pamiętajcie, nie zdejmujcie w domu w rozdrabniaczu tego komina. Ja to zrobiłem tylko dlatego, żebyście mogli zobaczyć, jak ten rozdrabniacz jest zbudowany, jak będzie pracował. Rozdrabniacz ma 2800 W i według producenta rozdrabnia gałęzie o grubości 40 mm. Powiem Wam tak, rzeczywiście takie gałęzie rozdrabnia. Ja już tego zmieliłem dużo więcej. Tutaj mam też taką drobnicę zmieloną, kilka worów. A teraz będę rozdrabniał igliwie w przedziale tam 20 kilku, 30 do 40 mm. Nawet nie zapomnijcie o ubraniu rękawic ochronnych i okularów ochronnych, no tak, żeby Wam się nic nie działo, żeby pracować przede wszystkim bezpiecznie. I co, zaczynamy. Miłego oglądania. Rozdrabniacze frezowe same wciągają materiał. Rzeczywiście tak jest, że kiedy frez zaczyna wciągać materiał do środka, praktycznie nie trzeba już pomagać. Inaczej jest w rozdrabniaczach nożowych, gdzie dostajecie w zestawie takie popychadło plastikowe, w którym ten materiał musicie sobie popychać. Natomiast tutaj praca rozdrabniaczą frezową jest bardzo wygodna. Patrzcie, jakie grubości gałęzie mogę tutaj spokojnie pchać. Mogę postać rękami w kieszeni. Miam, 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 miam. Jeszcze czujesz ten zapach lasu? Tak. Więcej roboty, mniej gadania. O, teraz musiałem trochę pomóc. Piotr, może pokaż teraz tutaj, jak ten wałek się kręci, jak to wygląda, póki nie jest zapchany. Właśnie to jest celowa zagrywka. Tutaj mamy bieg wsteczny. Jeżeli doszło do zablokowania rozdrabniacza, przełączam sobie kierunek pracy frezu i w tym momencie wycofałem materiał. Rozdrabniacz ma też bezpiecznik. Jeżeli w tym momencie po użyciu, po włączeniu silnika nie uruchomiłby się, to ten bezpiecznik trzeba by było po prostu wcisnąć. Za dużo napchałem naraz, ale chciałem Wam pokazać, co może się stać, gdybyście wrzucili za grubą gałąź albo po prostu podawali materiał zbyt szybko. Natomiast jeżeli bez pośpiechu, to bardzo fajnie się tym robi. Czekaj, pokażmy, co w koszu. Właśnie tak. Coś tam już jest. Teraz cyk, proszę. Cyk. I spójrzcie, jak mamy pięknie. Rozdrobniony materiał i rozdrabnione to jest igliwie. Wprawdzie dobrze wysuszone, wiadomo, że jak ten materiał jest suchy, to rozdrabnia się go lepiej i łatwiej. Dlatego nie jest złym pomysłem pozostawienie materiału do wysuszenia zaraz po ścięciu i nie rozdrabnianie materiału świeżego. To ja się bawię dalej. Wam już dzięki, przyjemnej pracy w ogródku.
do zobaczenia na następnym filmie. Hej!